W Katowicach zamknięto kolejny wiadukt. Tym razem utrudnienia pojawią się w okolicach ulicy Przewodników. To piąty, a zarazem przedostatni wiadukt, który zostaje zamknięty w ramach modernizacji katowickiego węzła kolejowego. Obiekt zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowy. Utrudnienia nie są tak duże jak w przypadku zamkniętych wiaduktów w centrum Katowic. Karolina Komada. Choć do tego hałasu i widoku mieszkańcy Brynowa są już przyzwyczajeni, to niebawem ten hałas będzie zastąpiony innym. Wiaduk nad ulicą przewodników zostanie rozebrany. To już piąty zamknięty obiekt w ramach modernizacji katowickiego węzła kolejowego. Mimo, że wiaduk znacząco nie wpływa na ruch drogowy, a prac jeszcze szczególnie nie widać, to mieszkańcom już towarzyszą mieszane uczucia. Na razie nic się nie dzieje tak zbytnio, nie? No, ale no tak strasznie, no, Mam działkę z tamtej strony. Też ciężko jestem nawet to wyobrazić w ogóle, jak mamy tam przechodzić. Samochodami tam dojeżdżać, nie? no trochę to ciężko nam może, że tak powiem, to patrzeć do przodu. No na razie nic się nie dzieje. Cztery lata mówili, że będą wszystkie wiadukty naprawiać, także myślę, że, że będzie ładniej. Czy ładniej, to zobaczymy. Na pewno ma być praktyczniej. W tym miejscu krzyżują się linie kolejowe numer 139 i 171. Usuniemy filary, co pozwoli na położenie dodatkowego toru pod wiaduktem. Tym samym obecny układ trzytorowy zmieni się na czterotorowy, co zwiększy przepustowość, czyli na tory będzie mogło wyjechać więcej pociągów. Aby ograniczyć hałas przejeżdżających pociągów, zamontowane zostaną m.in. maty wygłuszające. W listopadzie planowane jest jeszcze rozpoczęcie prac na wiadukcie kolejowym przy ulicy Załęskiej w Katowicach. Na ten moment prowadzone są prace na wiadukcie drogowym przy ulicy Bagiennej oraz wiaduktach kolejowych przy ulicy Granicznej, Kłodnickiej i Mikołowskiej.